Hej, siemano, z tej strony Bonguś. Witam Cię w kolejnym odcinku, ponieważ dzisiaj jest dosyć mega wyczekiwany materiał, a mianowicie moja kolekcja gier na Nintendo Switcha. Jak wiecie, chyba z pół roku temu mówiłem już, że moja kolekcja gier na Nintendo Switch to ponad 100 pozycji i wtedy chcieliście odcinek, ale trochę zeszło. Będzie taki trochę special na święta, gdy pokażę Wam tą kolekcję teraz. Oczywiście, tak jak wspomniałem, idą święta, więc wydaje mi się, że to będzie jedyna okazja, by powiedzieć Wam, wiecie, życzenia etc. Dlatego życzę Wam wszystkiego dobrego, spełnienia wszelakich marzeń, no i oczywiście subskrybowania takiego super youtubera. No, a teraz myślę, że powoli przejdziemy sobie właśnie do sedna sprawy, więc oglądajcie. No i możecie zostawić łapkę w górę i suba, jeżeli chcecie więcej materiałów. Od razu na starcie Wam powiem, że to będzie mega długi odcinek, więc wyposażyć możecie się w jakieś napoje albo przekąski, albo jedno i drugie. A zaczynamy sobie nasz odcinek od Super Mario Party, czyli gry tak jak dla mnie bardziej imprezowej na więcej osób, gdzie możecie rozegrać tak naprawdę wirtualną grę na planszy, która składa się z różnego rodzaju, może nie łamigłówek, ale macie tam minigierki i musicie zdobywać jak najwięcej gwiazdek. Gra ogółem jest może nie bardzo fajna, ale dałbym jej takie 8 na 10, szczególnie gdy gracie właśnie ze znajomymi. Kolejna produkcja to Dark Souls Remastered. Musiałem ją kupić, mimo tego, że nie lubię gier Souls-podobnych, ponieważ z racji, że wybrałem Nintendo, lubię raczej gry takie przyjazne środowisku albo siedmiolatkom, czyli mi. Dark Souls Remaster, czyli gra oparta o, nazwijmy to, dosyć mocne mechaniki, które sprawiają, że w bardzo prosty sposób potraficie zginąć. Tak jest też w tym przypadku. Jeżeli chodzi o jakość portu, to jest naprawdę bardzo fajna. A kolejna gra to Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Gra w moim odczuciu nie jest jakaś super, ale wiem, że jest bardzo dużo zwolenników, jednakże ona dla mnie jest dosyć nużąca. Jest to tak naprawdę gra z rzutu izometrycznego, gdzie musicie sterować swoimi podopiecznymi, by pokonać innych wrogów. Jest to taka strzelanka turowa, chyba tak to się nazywa w profesjonalnym świecie gamingu, tak bym to oznajmił. No i tak, pewnie zobaczycie na trailerze, o co chodzi. Tak bardziej. A tutaj jedna z gier THQ, czyli zespołu, który się tak naprawdę rozpadł, a mianowicie Darksiders. Jak wiecie, w całym uniwersum Darksidersów jeździcie albo przemierzacie światy jeźdźcami apokalipsy i właśnie w pierwszej części padło na wojnę. Jest to RPG, w którym możecie wracać do danej lokacji, no i połączenie bardziej RPGa ze slasherem, tak bym to oznajmił ja. A kolejna gra to Tetris 99. Chyba nie muszę nikomu przedstawiać, czym jest Tetris, ale w tej odmianie tak naprawdę jest to Battle Royale, w którym gracie wy Tetrisa z innymi ziomeczkami, a mianowicie z 98 innymi ziomeczkami. Ja bardzo ją lubię, polecam Wam zagrać. To jest kolejny dowód na to, że Nintendo potrafi wskrzesić stary pomysł, dodać coś nowego i ta gra jest od nowa mega super grywalna, więc Tetris 99 ja w pełni polecam. Skylanders Imaginators. Gierka, która jakoś na początku zagościła na moim Nintendo Switchu, udało mi się ją ukończyć i jest to produkcja dla najmłodszych. Tak samo jak w każdym innym Skylandersie, nie wiem czy graliście, ale macie portal, w którym to możecie budować swoje postaci i jeżeli je budujecie w świecie rzeczywistym, to można je przenieść potem do świata wirtualnego. Bardzo fajna zabawa dla najmłodszych, dla ludzi w moim wieku już tak średnio, a dodatkowo no wielkim minusem przynajmniej wtedy było to, że te figurki kosztowały naprawdę majątek, czyli to były takie płatne DLC. Gra, która na Switchu nie została odpakowana, mianowicie Okami. Nie wiem, czy to jest Okami HD Remastered, bo jak widzicie albo nie widzicie, w każdym razie ona jest w pełnej wersji japońskiej. Z tego co wiem, ona ma angielskie napisy, ale nie jest rozpakowana, ponieważ mam ją również na PlayStation 4 oraz PlayStation 2. Dlatego stwierdziłem, że nie ma co tutaj odpakowywać po raz kolejny tej świetnej gry, w której to wcielacie się właśnie we wilczyce. Bardzo mi się podoba w ogóle styl graficzny tej gry. Nie jestem profesjonalistą i nie wiem, jaki to jest rodzaj sztuki, ale tak bym to określił. Więc zobaczcie sobie na trailerze, co to jest. Gdy zaczynałem swój kanał z Nintendo Switchem, to jednak w głowie zastanawiałem się, czy nie nagrywać całych serii Let's Playów i właśnie ta gra była tak naprawdę pierwszym egzaminem i ostatnim, jeżeli chodzi o serię z gier. Mianowicie Pokémon Let's Go Pikachu, bardzo przyjemna dla mnie, szczególnie, że ja byłem fanem Pokémonów maksymalnie do trzeciej serii, jeżeli chodzi, wiecie, o generację Pokémonów. Dlatego tu był taki mega nostalgiczny flashback do tego
czasu dzieciństwa, gdzie te Pokémony faktycznie kojarzyłem i faktycznie przywiązałem się z nimi. No niestety z późniejszymi generacjami już się to nie udało, więc Pokémon Let's Go Pikachu ja mega polecam, jest cała seria na kanale, możecie sobie obejrzeć. Gra, która to miała pozwolić mi schudnąć, a mianowicie ARMS. ARMS, czyli właśnie produkcja, w której to możecie napierdzielać Joy-Conami. Bardzo fajnie to działa i ogółem polecam sobie tak kupić, więc gra się dużo bardziej sprawdza w roli, gdy macie dwie osoby, dwie pary Joy-Conów, to wtedy naprawdę fajnie powymieniać się ciosami i to jest eleganckie. Jedna z bardziej innowatorskich metod w tej grze mechanik to sposób tak naprawdę bicia, ponieważ pięści są zamontowane na takich sprężynach, więc macie bardzo daleki zasięg, dodatkowo możecie zmieniać sobie, z tego co pamiętam, rodzaje właśnie pięści i to jest naprawdę cool. Ojojoj, kolejna produkcja to Starlink Battle for Atlas. W tej produkcji dostajecie taki fajny samolocik, który wam pokażę. Mianowicie tak on sobie wygląda. Tutaj możecie włożyć Joy-Cony. Nie wiem czy widzicie, ale jest tu taki padzik, do którego możecie włożyć Joy-Cony. I ten samolot pojawia się w świecie waszej gry. Dodatkowo możecie sobie zmieniać, o ile mi się uda, tutaj odpiąć. Możecie sobie to odpiąć i jeżeli zmienicie sobie na inny, nazwijmy to pistolet, no to się wam pokaże w waszej grze. I to jest bardzo fajne, możecie zmieniać pilota, etc. No i czy muszę coś więcej mówić? A, że polecam najbardziej wersję na Nintendo Switch, ponieważ wtedy dostajecie dodatkowo kampanię Star Foxa. Nie wiem, czy go będzie widać, ale tu jest Star Fox. Tak za pamięci to raczej nie będę mówił o produkcjach cyfrowych, ale przypomniałem sobie, że no jakby nie patrzeć, to mam Mario Kart Live. Możemy powiedzieć, że to jest gra, w której sterujecie tym samochodzikiem, macie kamerę i wtedy tak naprawdę jeździcie po waszym mieszkaniu, a wszystko, wszelakie AR-y i efekty są dodawane w ekranie waszego Switcha, co jest nagrane na kanale i to jest naprawdę fajna gra, ale jak wiecie, w pudełku nie znajdujecie fizycznej kopii gry, tylko musicie pobrać sobie ją cyfrowo, więc pozwoliłem sobie dodać, że Mario Kart Live mam. A kolejna produkcja to Mario Tennis. Mi się bardzo podoba i nie widzę jakichś takich większych zastrzeżeń, ale szczerze powiedziawszy nie grałem w poprzednie Mario Tennisy, więc może gdzieś tutaj jest jakaś sprzeczność. No oczywiście kolejna produkcja z Marianem w roli głównej, gdzie musicie grać w tenisa. No chyba tytuł wszystko tutaj mówi. Są fajne challenge, są fajne etapy, ale oczywiście ja najbardziej lubię grać ze znajomymi, jeżeli o to chodzi, więc Mario Tennis. Gra, która została wychwalona przez wszystkich normalnie do niebios, a mianowicie Animal Crossing, czyli produkcja, którą na początku też się podjarałem. Mam nawet specjalną wersję Nintendo Switcha w Animal Crossing Edition. Szczerze powiedziawszy, kupiłem dwa razy Animal Crossing, bo raz dostałem cyfrowo w pudełku, a drugi raz właśnie kupiłem sobie pudełkową wersję zwykłą. No to jest taki symulator wyspy bezludnej, gdzie no po prostu sobie kopiecie, sadzicie sobie drzewka, zbieracie minerały, spłacacie, sprzedajecie to, spłacacie kredyt, rozbudowujecie domek, więc macie następny kredyt. No jest to taki symulator chillery i bardzo fajna gierka na przykład do streamowania, bo można sobie pogadać z czatem, zadania etc. Więc to jest Animal Crossing. Ogółem polecam, bo się świetnie bawiłem te 30-40 godzin, no a potem, że trochę moje uczucie wymarło, no to już jest... W moim przypadku to jest takie dosyć pospolite, że po dłuższym czasie mi się nie chciało grać. Kolejna produkcja, która ma jedną z ładniejszych opraw wizualnych, audiowizualnych, a mianowicie Octopath Traveler, który w późniejszym czasie pojawił się również na peceta. Gierka bardzo fajna, jest to JRPG i tak naprawdę studio, które wydało tą gierkę, wydało również na 3DS-a dosyć popularną, przynajmniej mi się wydaje, serię gier Bravely Default. Stylistyka gry ma bardziej nawiązywać tutaj do produkcji, tak mi się przynajmniej wydaje, takich 16-bitowych i do starych Final Fantasy. Przynajmniej tak bym określił jakby jego mechaniki. No i produkcja jest no super. No. A kolejna gra to Mario & Sonic Olympic Games. Woohoo! Czyli tak wydaje mi się nic nowatorskiego, ale te gry zawsze mają jakieś zapotrzebowanie istnienia. Tak bym to powiedział. I dla mnie to jest kolejna gra imprezowa do grania z żywym przeciwnikiem. No raczej granie z CPU mnie nie pochłonęło. Dlatego rzadko gram, bo rzadko znajduję znajomych do grania w to, ale naprawdę jeżeli chodzi o granie właśnie na imprezie, no to jest to super. A kolejna produkcja to nic innego jak kolejny port, a mianowicie Assassin's Creed The Rebel Collection, z tego co pamiętam. I jest tutaj zawarty Assassin's Creed Black Flag oraz Assassin's Creed Rogue, który chyba nie jest zbytnio lubiany z racji tego, że niby Assassina jednak jest Templariuszem. Więc port, szczerze powiedziawszy, jest ok.
bo dosyć często tak naprawdę spotkałem się z opcją doczytywania tekstur. W ogóle mechanicznie to mega czuć, że jest to po prostu gra bardziej z PS3, niżeli tutaj z PlayStation 4 i ta naprawdę finezja jakby ruchów samego Assassina jest dosyć średnia, ale historia pokazana w grze i jeżeli nie graliście w te nowe Assassiny, to wydaje mi się, że można naprawdę po to sięgnąć i być zadowolonym. Jeżeli graliście właśnie w nowe Assassiny, czyli te Syndicate, Odyssey, Unity już nawet, no to jednak poczujecie pewien regres, jeżeli chodzi o mechanikę. Ale port, powiedziałbym, że to jest 6 na 10. Teraz trochę wstyd, ponieważ nigdy nie odpaliłem tej gierki, a bardzo chciałem. Mianowicie jest to Xenoblade Chronicles 2. Ale jak widzicie, jest to DLC, Torna the Golden Country, tak się chyba to nazywa. No niestety nie odpakowałem, tak samo zresztą jak nigdy nie zagrałem w Xenoblade Chronicles 2 podstawkę. Słyszałem, że jest to bardzo fajna giereczka i szczerze powiedziawszy teraz, gdy sięgnąłem po to pudełko, stwierdziłem, ej, może fajnie byłoby to w końcu ograć, w końcu miałeś to na premierę. No i szczerze powiedziawszy, to planuję to zrobić, jak będę miał czas, a może się teraz uda. Kolejna moja produkcja, która znajduje się w moim zbiorowisku, jest to V-Rail 4 i uważam, że to naprawdę mi się fajnie w to grało, gdy w to grałem. Wydaje mi się, że finalnie pograłem w to 2 godziny, więc tak, nie jestem człowiekiem, który... Mam trochę za dużo gier, a trochę za mało czasu, przynajmniej tak było, ale nie wydaje mi się, by się zmieniło w tym aspekcie coś. Tutaj jedno z czarnych pudełek na Nintendo Switch, a mianowicie drugi zestaw Nintendo Labo, jest to zestaw robota. No to jest to gra, w której budujecie z kartonów, akurat w tym przypadku robota, no i potem walczycie. Jest cały odcinek na kanale, polecam Wam go obejrzeć, pewnie Wam wstawię jakieś urywki, ale jeżeli bardziej Was ciekawi, co to za gra, no to tam możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Skoro już byliśmy przy Nintendo Labo, to jeszcze kupiłem zestaw czwarty, mianowicie jest to Nintendo Labo VR, w którym to budujecie okulary z kartonu, oczywiście tak samo jak w poprzedniej wersji, no i macie kilka różnych minigierek. Akurat o tym nigdy nie nagrałem materiału, ale pewnie Wam pokażę jakąś reklamę i zobaczycie, co to jest. Jedna z gier, na którą czekałem na Nintendo Switch i nigdy się nie spodziewałem, że się pojawi, nagrywałem sporo plotek na jej temat, ale jak się już pojawiło, to się okazało, że nie chce mi się w nią grać, bo grałem na PlayStation 4 i PC-cie. A mianowicie Overwatch. Overwatch, który został przeniesiony na Nintendo Switcha i uważam, że naprawdę spoko działa. Chociaż jeżeli jest większa oczywiście akcja, no to nagle traci klatki. Jest odcinek na kanale, który prezentuje tą grę i mówię wszystko na jej temat tam. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy to nasza kolejna produkcja, czyli historia naszego superbohatera tutaj Naruto. I grałem sobie w tą gierkę, ona się prezentuje naprawdę fajnie, ale to co mnie mega zabolało to wtedy, że jest napisane z góry Download Code Note Card is Included, no Game Card. Czyli to jest też, że kupujecie sobie pudełko, a w środku tak naprawdę macie tylko kod do pobrania gry. Mogliście śledzić dosyć popularny oczywiście serial anime o tej samej nazwie. No niestety kolejna gra z kubki wstydu, a mianowicie Fire Emblem Three Houses. I szczerze nie wiem, co mogę Wam powiedzieć na temat tej produkcji. Poza tym, że oczywiście chcę w nią zagrać, w końcu, może się uda. Jest to, z tego co pamiętam, taka strategia turowa, czyli macie swoich bohaterów i musicie powiedzieć im, ty idź tu, ty idź tam. To jest właśnie bardzo fajny gatunek, który za dzieciaka lubiłem i lubiłem na Game Boy Advance, na przykład grę Advanced Wars, chyba tak się nazywało, albo Advance Wars i szczerze powiedziawszy muszę to kiedyś ograć po prostu. Ultra Street Fighter 2 The Final Challenges, nie Championship. Więc tak, to jest ta gra, chyba każdy kojarzy Street Fightera 2, tutaj dodatkowo mamy dwóch nowych bohaterów. Co jest fajnego, no to, znaczy to jest fajne i niefajne, to gra jest wzorowana oczywiście na starych Street Fighterach, bo to jest tak naprawdę 2. Trochę nazwijmy to odświeżona, czyli działa na Nintendo Switchu, no ale gra z taką grafiką, no chyba nie powinna mieć problemów na tej platformie. Macie dodatkowo właśnie tak, jest tutaj napisane, albo nie widzicie, Evil Ryu i Violent Ken. To co było śmieszne, to była drama na temat tych dodatkowych postaci, ponieważ nie wiem czy widzicie, ale one są zdecydowanie ciemniejszej karnacji niżeli oryginały. No i była afera rasistowska, że no, ci ciemniejsi są oczywiście źli, nawet w grach wideo. Więc ogółem beka, no a Street Fighter jest po prostu bijatyką 2D. Lalalala, kolejna gra, którą mam już na PlayStation 4 tym razem i gra przypomina jakby stylistycznie mega dla mnie Zelda Wind Waker. Budzicie się na tajemniczej wyspie chłopcem i musicie odgadnąć, jaka tutaj tak naprawdę czyha zagadka na tej wyspie. Gra stylistycznie mi się mega podoba, ale szczerze powiedziawszy port na Nintendo Switcha to jedna z gorszych gier, dlatego jeżeli ogrywać, to raczej bym nie polecał tego po prostu kupić.
Ja to mam w swojej kolekcji, jest nieodpakowana i tak sobie zostanie. Jeżeli chodzi o wersję, nazwijmy to, jeżeli chodzi o warstwę artystyczną, to mega mi się podoba. Jeżeli chodzi o jakość portu, no to nie wiem, czy to poprawili, bo nie śledziłem, ale wtedy było źle. Kolejna gra, która jest dosyć popularna na Nintendo i bardzo dużo osób o nią pyta, mianowicie Splatoon 2, czyli strzelanie farbą po całej mapie, gdzie wygrywa drużyna, która procentowo zajmie większą część tej mapy. Jest naprawdę fajną strzelanką, ale szczerze powiedziawszy, dawno już w to nie grałem i raczej nie planuję powrotu, ponieważ znudziło mnie to. Znudziło mnie to strzelanie i kolorowanie mapy. Dosyć często pytacie na live'ach, niestety uważam, że bardzo słabo jest zrobione jakby lobby, że nie możecie dołączyć do mnie po jakimś kodzie albo coś, tylko musicie mieć mnie w znajomych. A Nintendo Switch, nie wiem czy wiecie, ale pozwala tylko na dodanie 100 osób ze Switchkami, więc no jakby nie patrzeć, jest was trochę więcej i trochę więcej osób chciało mieć mnie w znajomych na Nintendo Switchu, no ale nie da się. Splatoon 2. Gdybym miał powiedzieć, jaka gra najbardziej mnie wkurzyła na początku, to na pewno było to, czyli The Legend of Zelda Link Awakening. A dlaczego? Ponieważ podczas robienia live'a zaczęli do mnie dzwonić z korpo, w którym pracowałem i ta gra spowodowała, że miałem traumę. Tak, tak, dokładnie tak było. I co mogę powiedzieć? Gra jest bardzo fajna, jest to remaster giereczki z Game Boya, bardziej remake może. Szczerze nie udało mi się jej przejść, ponieważ uważam, że ta produkcja totalnie nie jest do streamowania, ale to was pewnie nie interesuje, ponieważ jest bardzo dużo dialogów, a ja tak naprawdę bardzo lubię skupiać się na czacie i rozmawiać z wami, dlatego nie mogłem pojąć jakby, no nazwijmy to, teksty z gry przenikały się z tymi tekstami z czatu, przez co totalnie nie wiedziałem, co jest w fabule. No oczywiście, jeżeli chodzi o jakość tej gry, no to jest 10 na 10. Jest na pewno fajna historia. Tyle, co ja poznałem, to zebrałem chyba jeden instrument, bo z tego, co kojarzę, trzeba zebrać tutaj instrumenty. Mi się udało zebrać tylko jeden. To jest gra, która naprawdę jest mi wstyd, że jej nie ukończyłem. Są bardzo dobre opinie na temat tej produkcji, no i to jest kolejna gra, którą wam powiem, że jak będę miał czas, to ją ogram. Muszę w końcu chyba, nie wiem, mam 3 Switche, to mógłbym grać na zmianę. Jedna z najgorszych portów gier, jakie można zdobyć na Nintendo Switch, to te na pewno od Milestone, a mianowicie jest to Monster Energy Supercross 2. Ja bardzo lubię takie wyścigówki motocyklami, ale szczerze powiedziawszy, no to Milestone jest, no jest kupą, jeżeli chodzi o to. No niestety, no nie można spodziewać się wysokiej jakości portu po Milestone na Nintendo Switch, ale oni w ogóle tak naprawdę bardzo lubią, przynajmniej w mojej opinii, odcinać sobie kupony od poprzednich produkcji i wypuszczać, kurde, po 15 numerów przy swojej produkcji, nie zmieniając praktycznie nic, oprócz sezonu. Taka FIFA trochę. No właśnie, to jest dobre porównanie. Milestone to jest taka FIFA na każdą generację, a dodatkowo na Switcha, na każdą platformę, a dodatkowo na Switcha, no robi to trochę słabo. Pokémon Sword! No ja wam powiedziałem, jestem dużo bardziej fanem pierwszych generacji Pokémonów i niestety Pokémon Sword, bo było kiedyś powiedziane, żebym tak mówił. Pokémon Sword nie przypadło mi do gustu i graliśmy jakieś 2 godziny na live'ie, po czym stwierdziłem, że ten początek jest tak nużący, że nie będziemy grać i Pokémon Sword jest grą, którą kiedyś muszę przejść. Attack on Titan 2, czyli giereczka, super bijatyka, fajne mechaniki, oparta oczywiście o anime o tym samym tytule, w którym to musicie bronić swoją wioskę przed najazdem właśnie tytanów, którzy mają tak z 20-30 metrów i to jest naprawdę super. Podoba mi się, muszę więcej w nią pograć, tak, może powinienem przestać kupować gry, ale wy lubicie, gdy pokazuję wam nowe gry, a muszę wam powiedzieć, że planuję wypuścić co nowego w kolekcji nowe, więc czekajcie, misiaki. Więc pewnie wam pokażę, że trailer tej gry i możecie sobie zobaczyć, o co chodzi. Tak w dużym skrócie. Kolejna moja produkcja to Diablo 3. No chyba tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć, uważana za najlepszy port w ogóle Diablo 3 na konsolę, ponieważ jest to wersja przenośna po pierwsze, a po drugie jest to wersja po polsku w pełni. Bardzo fajnie działa, super jest to, że możecie grać w 4 osoby, no w trybie przenośnym, możecie sobie zabrać po prostu Switcha na studia na przykład i zagrać sobie w 4 osoby, więc to jest super. Dodatkowo możecie grać na połówce Joy-Conu, znaczy na jednym Joy-Conie, wiecie, każdy Switch ma 2 Joy-Cony, to możecie grać na tej jednej małej części, ponieważ z tego co pamiętam, jeżeli chcecie zrobić rola, to wystarczy postrząsać Joy-Conem i on wam zrobi, więc to jest naprawdę fajne, polecam. Powiem wam, że tak długo nie patrzyłem na tą półkę, że czasem jestem zadziwiony, jakie produkcje mam i tutaj jest gra Wonder Boy, która najbardziej podobała mi się z tego, iż można było przełączyć tryb z 8 albo 16-bitowego na taki HD. Dokładnie, 8-bitowy. W grze wcielamy się w chłopca, na którego padł urok i przez to on jest
zwierzęciem, a nie jest chłopcem. Więc w całej produkcji chodzi o to, by właśnie odczynić ten czar. Jest to bardzo ładna platformówka, ponieważ ja lubię te, wiecie, gry rysowane, nazwijmy to, a fajnym smaczkiem jest przełączenie właśnie w każdej chwili gry do 8-bitowej wersji. No gra, za którą nigdy nie przepadałem, mianowicie Has-Been Heroes. Ograłem sobie ją i dosyć długo w nią grałem, ponieważ było to jakoś na początku życia Nintendo Switcha i postanowiłem, że muszę ją, znaczy muszę, no, że kupię ją, bo szczerze to przeszedłem wtedy chyba wszystkie giereczki, jakie miałem. Ale mianowicie tutaj macie jakby takie linie. Idą sobie przeciwnicy z prawej strony, to jest moja prawa strona, wasza lewa. Idą sobie z prawej strony przeciwnicy i wy macie tymi liniami atakować wszystkich przeciwników, by oni nie podeszli do was. Więc wy macie tak naprawdę ataki, nazwijmy to, bardziej dystansowe. No a oni mają tylko ataki zbliżeniowe, na krótki dystans. Gra mi się zbytnio nie podobała i szczerze powiedziawszy, nawet jeżeli zwyciężaliście, to nie czułem jakiegoś poczucia, ej, zrobiłeś coś fajnego, masz fajną nagrodę. No nie, tutaj zaczynało się po prostu gra od nowa. I to tyle, więc totalnie nie widziałem sensu grania w Has-Been Heroes. Jeżeli miałbym nazwać się w internecie jakąś postacią, to na pewno byłoby Troll and I, dokładnie. Troll to jest bardzo bliskie mojemu sercu hasło, jak wiecie. Mianowicie w grze wcielacie się w chłopca, tego co pamiętam Otto chyba się nazywał ten ziomal. I on spotyka na swojej drodze, no właśnie, no trolla, bo wasza wioska, kurde, nie pamiętam dokładnie fabuły, ale wasza wioska płonie, wy uciekacie jakimś sposobem, ale rozdzielacie się chyba wtedy z matką, tak mi się wydaje. No i wtedy spotykacie trolla, który wam pomaga przejść jakby cały wątek fabularny. No niestety gra jest dosyć słaba, nigdy mi się nie udało jej ukończyć. I jakoś nie planuję jej kończyć nawet. Gdy wszyscy za dzieciaka mówimy sobie, ej, chcę być strażakiem, chcę być pilotem, chcę być tym, no to tutaj jest symulator terrorysty, bo właśnie tym chciałem być ja. Wiem, słaby dowcip. Ale tak, jest to Bomberman, czyli musicie podkładać bomby tak, by rozwalić innych przeciwników. Gra, z tego co pamiętam, była dosyć nudna, bo udało mi się ją ukończyć całą. Kupiłem ją na premierę Nintendo Switcha, bo to był tytuł startowy. No i mi się średnio podobało. No, założenia są takie same jak zwykle, ale tutaj inteligencja jakby przeciwników to jest jakieś nieporozumienie z tego co pamiętam. No nie grałem w to 3 lata, więc no tak było. No to Skyrim, oczywiście jedna z gier, która tak naprawdę zapoczątkowała trend wypuszczania, wydaje mi się, gier AAA, ale zewnętrznych studiów, nie Nintendo. Bo z tego co pamiętam, była to gra Skyrim, była to gra również LA Noire i chyba Doom. To były te właśnie trzy giereczki, które zapoczątkowały ten trend i jak widzimy się naprawdę udało. Skyrim na Nintendo Switcha wygląda lepiej niż wersja na PS3, co jest naprawdę fajne. Jest to między tak wersją PS3 a PS4. Nie jestem jakimś super fanem The Elder of Scroll, ale Skyrima ograłem sobie akurat wersję na PlayStation 4 i nie czułem potrzeby ogrywania go kolejny raz na Switchu. Czym byłby człowiek bez tej gry w swojej kolekcji, a mianowicie FIFA 19? Jest to, z tego co pamiętam, czy to już jest Legacy Edition? Akurat nie widzę tutaj, ale wydaje mi się, że FIFA 19 chyba już taką grą właśnie jest. Ale nie widzę tego, więc no FIFA 19, no piłka kopana. Szczerze powiedziawszy, to piłki na konsolach przenośnych nigdy nie mają jakiegoś dużego priorytetu, więc poza zmianą składów i nie wiem, jakąś kustomizacją koszulek, to się w ogóle nie zmienia. Więc jeżeli kupicie sobie jedną FIFA, no to tyle. No jedna z piękniejszych gier na Nintendo Switcha, a mianowicie Super Mario Maker 2, czyli gra, w której możecie tworzyć własne poziomy do Super Mariana. Szczerze powiedziawszy, jestem w tej grze bardzo wielkim noobem. Jest parę odcinków na kanale chyba z tej produkcji, przynajmniej jest jeden. Są co najmniej dwa, tak, są co najmniej dwa. Gra fajnie, że otrzymała tryb kooperacji, to mi się podobało. I polecam ją każdemu. Polecam każdemu spróbować właśnie tej giereczki, bo jest naprawdę koks. A dodatkowo, jeżeli lubicie tryhardować giereczki, no to z całym szacunkiem, ale to jest gra, którą musicie kupić. Unravel 2, czyli gra o postaciach z włóczki, które nazywają się, z tego co pamiętam, Jarnymi, tak dokładnie, bo to akurat Unravel 2 powstał tak naprawdę model jakby, że są dwie postaci z włóczki i możecie grać sobie w kooperację wy dwie osoby. Jeżeli gracie jedną osobą, to i tak macie dwie postaci, ale ta druga postać będzie no, minimalnie wam pomagała. Jednak gra opiera się tutaj na dużej ilości jakby zagadek. Dlatego no, ta postać czasem no, nie będzie nic zrobiła, więc będziecie musieli tutaj sobie pomagać w jakiś sposób, no przełączając po prostu kontrolę na drugą postać. Ogółem gierka jest bardzo śliczna, bardzo fajna,
i chyba jest nawet tania, więc polecam sobie nabyć, szczególnie teraz, gdy idą święta i można pograć w coś na dwie osoby. Produkcja, która stała się darmowa jakieś pół roku temu, a mianowicie Rocket League. Bardzo lubię w nią grać, może już nie tak bardzo jak dawniej, chociaż ostatnio na streamach MSI gramy sobie w Rocket League'a i gram właśnie z widzami na streamach. Rocket League akurat nie jest odpakowany na Nintendo Switchu, ponieważ wersja pudełkowa wyszła jakieś pół roku później, niżeli wersja cyfrowa. No i Bongu oczywiście kupił wersję cyfrową, potem kupił wersję pudełkową, a finalnie okazało się, że co? No, że Rocket League jest teraz za darmo dostępny, więc bardzo polecam. Jest to gra, w której gracie tak naprawdę, odbijacie piłkę z samochodzikami na sterowanie, tak bym to określił. No a zasady piłki nożnej, tak jak w FIFA, są takie same, więc no nie będę tutaj więcej tłumaczył. Nintendo Switch. Rocket League. Gear Club Unlimited 2. Szczerze powiedziawszy, to jest jeden z większych shitów, bo gra wygląda jak z komórki, 1:1. I jeżeli chcecie sobie pograć w takiego rodzaju gierki, to polecam wam Asphalt 8, jest chyba na Nintendo Switchu. Gear Club Unlimited, mam chyba też jedynkę z tego co kojarzę i kupiłem sobie tak naprawdę, bo nie było dobrych wyścigówek w ogóle na Nintendo Switcha. Teraz sytuacja trochę się zmieniła, ale i tak nie jest jakoś super bogato. Szczerze powiedziawszy nie mam, ale jest, wiem, z tego co pamiętam jest Need for Speed Hot Pursuit teraz, remaster. Ale gierka też nie jest jakoś super, super zoptymalizowana do tego, by działać na Switchu. Nie wygląda jakoś elegancko. No, ale Gear Club Unlimited 2, no raczej nie polecam tej gry. Ale możecie sobie nabyć, jeżeli jesteście super fanami wyścigówek, o ile kosztuje 30-40 zł, bo więcej za to bym nie dał. Tu pewnie gra, której nikt nie kojarzy, mianowicie Super Beat Sonic X. Jest to, nie wiem czy wiecie, ale ja jestem bardzo dużym fanem gierek muzycznych typu DJ Hero, Rock Band, Guitar Hero. I to jest coś takiego właśnie jakby, chociaż bardziej przypomina gierki z PSP, DJ Max Portable, o ile graliście. Czyli jest tu muzyka elektroniczna, gdzie musicie klikać poszczególny klawisz w zależności od tego, co leci z góry. Grę mam również na PlayStation Vita i szczerze powiedziawszy, no grałem nawet na Switchu, ale no tych tracklista jest dosyć mała, bym powiedział. Albo ja nie potrafię odblokować większości piosenek. The Binding of Isaac Aftermath. Afterbirth. The Binding of Isaac Afterbirth. Gra, której jakoś fenomenu nie rozumiem, czyli macie sobie taką postać, która rzuca swoimi łzami do przeciwników, do demonów, gdy została zamknięta w piwnicy. No i tak naprawdę cały świat jest jakby generowany randomowo i ona jest dosyć trudna. Ale szczerze powiedziawszy, nagrałem jeden odcinek na kanał, zostałem bardzo skrytykowany, że jak to możesz nie umieć w to grać, a ludzie po prostu nie mają empatii, że ktoś może być noobem w każdej grze. Więc tak, jeżeli chodzi o port, on bardzo dobrze działa na Switchu, nie można mu nic zarzucić. Jeżeli jesteście fanami tej gry, to można sobie kupić na Switcha, działa. Polecam. No i produkcja, o której chyba żaden żyjący fan Nintendo Switcha nie mógł nie słyszeć, a mianowicie The Legend of Zelda Breath of the Wild, czyli moja gra top 1, jeżeli chodzi o Nintendo Switcha i co prawda wyszła właśnie na premierę Switcha, więc od 3,5 roku nie ma lepszej gry, niżeli Zelda Breath of the Wild na Nintendo Switcha. I jeżeli macie swojego Switcha, a nie zastanawiacie się, na przykład, bo nie jesteście fanami Zeldy, albo nigdy nie graliście w Zeldę, to ja wam polecam tą giereczkę, ponieważ jest naprawdę, wydaje mi się, niski próg wejścia i każdy może spróbować. Zelda Breath of the Wild polecam. O Boże, jedno z większych zaskoczeń, jeżeli chodzi o Nintendo Switcha, a mianowicie Sleeper Clips. Już nikt o tym nie pamięta. Jest to gra naprawdę bardzo fajna, łamigłówka, która no, pozwala wam oczywiście na granie w dwie osoby, a nawet chyba cztery. W grze wcielacie się tak naprawdę w kształty, które musicie wycinać dowolnie, by przechodzić kolejne etapy. I no, gierkę wam mega polecam, bo jest naprawdę super. Dodatkowo, gdy ja ją kupowałem, to ona była już mega tania, więc wydaje mi się, że teraz będzie jeszcze tańsza. Ta gra akurat, jak widzicie, jest w folii. Zapytacie pewnie to, skąd wiesz, co to za gra. Ponieważ oczywiście stary kupił sobie wpierw wersję cyfrową, bo była naprawdę fajna, a potem wyszła wersja pudełkowa, nazwana dodatkowo Plus. Oh my gosh, powiem wam, że jesteśmy gdzieś dopiero w połowie chyba tytułów, a ja już nie mogę gadać, więc od razu przechodzimy sobie do kolejnego tytułu, a mianowicie Metro. Metro Redux to jest oczywiście, czyli macie tak naprawdę giereczkę Metro 2033 i Metro Last Light. Niestety nie mam kartridża, ale wydaje mi się, że na kartridżu zawiera się chyba... Chyba obie części się zawierają na kartridżu, co nie jest popularne, ponieważ nie mam karteczki, więc stwierdzam, że nie było kodu do pobrania, więc dwie gry wydaje mi się, że znajdują się właśnie na kartridżu, co jest bardzo fajne. Ja wam polecam ograć sobie Metro 2033, jeżeli chodzi o port, to on bardzo fajnie działa. Polecam Metro 2033, które wydaje mi się, że ma najlepszy klimat z tych wszystkich Metro.
No, Exodusa akurat nie udało mi się ukończyć, ale Metro 2033 wspominam bardzo dobrze i uważam, że miało najbardziej hardkorowy i taki survivalowy klimat, więc polecam. Bra, 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 no niestety to tylko FIFA 18. Wydaje mi się, że nie musimy nic na jej temat mówić, ponieważ tak jak powiedziałem, no FIFA 18 jest jak FIFA 19, a raczej FIFA 19 jest jak FIFA 18. Tak samo jak FIFA 20 i FIFA 21 na Nintendo Switcha, poza zmienioną okładką, no niczym się te gry nie różnią. Rayman Legends, czyli jedna z fajniejszych platformówek ostatnich lat, na Switchu możliwość grania do 4 osób, w trybie przenośnym również 4 osoby, no i w trybie handheld jedna osoba. Audiowizualnie mi się mega podoba i to jest bardzo fajna i wymagająca platformówka, więc polecam Wam w nią zagrać, o ile no, coś ogarniacie i macie dobry timing, ale oczywiście wszystko jest do wypracowania. No i to chyba tyle. Jest na świecie osoba, która nie zna Minecrafta? No chyba nie powinniśmy tutaj jakoś tłumaczyć, co to za gra. Jedynie mogę Wam powiedzieć, że są dodatkowe fajne etapy z Nintendo, w Minecrafcie na Nintendo i że gra oferuje crossplay, ale z tego co pamiętam z wersją Bedrockową na Windowsie 10. Jeżeli chodzi o wersję Java, to się nie połączycie. Gra działa dobrze, ale nikt nie chciał tego u mnie oglądać, więc graliśmy tylko raz. Kolejna gra. Nie wiem czy wiecie, ale jestem bardzo słaby z gotowania, więc swoje tak naprawdę pierwsze kroki w gotowaniu robiłem w grze oczywiście Overcooked 2, którą polecam Wam oczywiście również grać w kopie z innymi ziomeczkami. Granie samemu jest po prostu nudniejsze. OMG, czyżby to Cyberpunk na Switcha? Nie, to tylko Wiedźmin, który również jest nieotwarty. Ponieważ Wiedźmin na Nintendo Switcha, nie wiem czy wiecie, ale ja nie jestem wielkim fanem Wiedźmina w ogóle. Dla mnie to jest zbyt surowy klimat i to fantasy no nie jest takie, jakie ja bym chciał. Ja lubię, wiecie, gdy na przykład, gdyby tutaj Geralt walnął Igni i spaliło się pół świata plus wywaliłoby ogniste tornado, to by było to. Ale gdy tak puści iskry tylko z ręki, to wygląda mniej więcej porównywalnie do tego, co zrobiłby Smog, gdyby pierdnął, to no to jakoś mnie to nie jara, wiecie? Ogółem Wiedźmin 3 został przeze mnie ukończony na Xboxie One i bawiłem się tak średnio, szczerze powiedziawszy, i dlatego no nie rozumiem jakiegoś wielkiego zachwytu nad Wiedźminem 3, ale kupiłem sobie go w wersji na Switcha i uważam, że jest to naprawdę gra na siłę. Czyli wypuścimy, bo można, wypuścimy, bo spróbujemy, wypuścimy, by pokazać, że się da, ale jakby, no nie wiem, grywalnie to mi się to nie podoba mega. I no jeszcze w trybie handheld coś przejdzie, ale w trybie takim jak ja przeważnie gram, czyli zadokowanym, bo Wam na przykład coś nagrywam, no to tak średnio. Kolejne wielkie pudełko, tym razem jest to platformówka z Day One Edition i zawiera artbooka plus soundtrack CD, a mianowicie jest to Shanti Jenny Hero, chyba tak powinienem to przeczytać, i gra jest folii, od razu Wam powiem na starcie. Gra jest folii, ponieważ, nie wiem, edycja jest bardzo fajna, podoba mi się. A dodatkowo, gra to jest platformówka, w której wcielacie się chyba w laskę Gina, z tego co kojarzę, tak Wam powiem tylko co ja kojarzę, nie to co wygrałem, chociaż na 3D się w to grałem. I jesteście laską właśnie, której główną bronią są tak naprawdę jej fioletowe włosy, którym potrafi tak strzelać. Piu, piu, piu. No i to tyle. Platformówka bardzo fajna, oczywiście rysowana grafika, więc tutaj kolejny plus jeden. Grę, którą dostałem ostatnio i szczerze powiedziawszy jeszcze nie grałem i nawet nie planowałem w nią grać, ale ją dostałem za free, więc przyjąłem ją do mojego serca. Jest to oczywiście, nie wiem czy wiecie, ale Commandos 2 HD Remaster, czyli gry, które jak ja miałem 10 lat, to było to może na PC-cie i ogrywałem jedynkę. Dwójki chyba nigdy mi się nie udało i jedynkę, z tego co pamiętam, udało mi się przejść nawet całą. Co prawda z braćmi, ale udało mi się ją przejść całą. Gra tak naprawdę to jest taka dosyć mega specyficzna i trudna gra, zdecydowanie. I trzeba mega kombinować, jak przejść kolejne etapy, ponieważ jest naprawdę trudna. Ojojoj, tutaj jedna z gier, którą bardzo chciałem mieć, jest taki właśnie futurystyczny świat wspomnianego wcześniej Cyberpunka, mianowicie Astral Chain. Gry nigdy nie pokazałem Wam na kanale, bo nie zgadniecie, ale nie grałem w nią. Kupiłem sobie używkę, dlatego nie ma folii. Stwierdziłem nawet teraz, że mógłbym kupować wszystkie gry używki. Wtedy nikt by mi nie pisał, że ej, nie grałeś to, bo jest folia na tym. No, więc ogółem w grze wcielacie się tak naprawdę w policjanta, który ma dodatkowo do dyspozycji takiego robota, przez co system walki jest dosyć fajny. I no i kiedyś to zagramy, oczywiście macie jakiś tu pewnie trailer. Jeżeli chodzi o grafikę, no to gra naprawdę wygląda fajnie, bo z tego co kojarzę, no to ta gra jest od... Czy ta gra jest od Nintendo? Nie, ta gra jest chyba od Platinum Games, czyli od studia, które robi Bayonetę. Hello, kiedy będzie Bayonetta 3, please? Odpowiedzcie teraz, Nintendo, buziak dla Was. Jeżeli lubicie stare automatowe gry typu idź w prawo i napierdzielaj każdego, no to właśnie w takim stylu jest gra
Nine Monkeys of Shaolin. Kiedyś nagrałem materiał z tego, ale szczerze powiedziawszy nigdy nie wrzuciłem go na YouTube'a, bo go nie zmontowałem. Grało mi się spoko, ale wydaje mi się, że to jedna z tych gier, które no mechanicznie się nie rozwijają, czyli będziecie, wiecie, robić non-stop to samo przez 3 albo 4 godziny gry, bo po prostu to się nie rozwija jakoś. Bardzo brzydka naklejka, ale jest to gra, od razu wam powiem. Saints Row 4, jak widzicie, z folii, ponieważ grę również posiadam na peceta, co najmniej. Wydaje mi się, że nie, chyba nie mam na Xboxa, ani nie mam na PS4, nie będę mówił, ale na peceta na pewno mam i na pececie sobie w nią gram. Bardzo fajna gra, jeżeli chodzi o takie GTA, bardziej sparodiowane, czyli z taką nieziemską, dziwną dawką humoru. Tak właśnie długo, długo już nagrywamy i dziwnie, że nie było kolejnego Mario, a mianowicie Mario z najdłuższą nazwą historii, a mianowicie New Super Mario Bros. U Deluxe. Gra bardzo fajna. Jest to Mario, w którym macie połączone tak naprawdę New Super Mario Bros. U plus New Super Luigi U. Zdecydowanie trudniejszą odmianą jest ta druga, czyli Luigi. Polecam wam sobie zagrać fajnie, bo oczywiście możecie grać we 4 osoby, ale jest to gra typowo platformowa, czyli gdybym miał tak porównać, to szybciej Super Mario Maker niżeli Super Mario Odyssey, tak, czyli taka platformówka 3D. To tu jest 2D. Nazwijmy to Mario w starym stylu i jest fajna, więc polecam. Grę, którą mam w folii, a mianowicie Cadence of Hyrule, łącząca światy Crypt of the NecroDancer plus The Legend of Zelda. Z tego co słyszałem, bo nie grałem, jak widzicie, jest folia dalej, tak, jest folia, okej, okay, teraz widać. To jest gra, w której musicie tak naprawdę poczuć rytm i wtedy napierdzielać. Ride the Rhythm and Save Hyrule, czyli z tego co pamiętam, leci sobie muzyczka w tle i wy musicie w rytm chyba wskakać, przynajmniej tak mi się wydaje, a jeżeli nie, tak to możecie mnie poprawić. No niestety nie jestem wszechwiedzący, jeżeli chodzi o wszelakie gry. Kupiłem sobie, żeby ją właśnie sprawdzić, bo wersja pudełkowa, z tego co pamiętam, jest dużo rzadsza niżeli cyfrowa i miałem takie info, że będzie tego mało i że nie będzie dało się tego kupić, więc stwierdziłem, że sobie nabędę, zanim jest, po prostu w sklepie. O kolejnych grach chyba będziemy mówić coraz mniej, ponieważ no już umieram, szczerze powiedziawszy. I mamy Dragon's Dogma Dark Arisen, czyli bardzo fajny RPG w takim świecie oczywiście fantasy i on bardzo mi się podobał na Xboxie 360, na PS3 i na PS4 i na PC-cie nawet jest, z tego co pamiętam. Bardzo fajny port, jeżeli chodzi o Nintendo Switcha, no nie tak dobry jak oczywiście na PlayStation 4 czy PC-ta, bo z tego co pamiętam gra tutaj śmiga w 30 klatkach, ale wygląda naprawdę elegancko. Gra, o której totalnie nic nie czytałem, więc trudno mi będzie o coś o niej powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to totalna taka przygodówka, mianowicie Trumberbrook, chyba tak się to nazywa. Come and visit Trumberbrook. Wydaje mi się, że jest to przygodówka, w której chodzicie prawo i lewo, ale możecie chyba znajdować coś w stylu chyba starych gier point and click, tak mi się wydaje. I dlaczego ja w ogóle ją mam? Ponieważ kupiłem sobie tą giereczkę, bo ona kosztowała chyba z 30 zł. Szczerze powiedziawszy, to jeżeli widzę grę na Switcha za 30 zł i która nie jest tak naprawdę jakimś totalnym shitem, to sobie ją kupuję i po prostu odkładam na swoją kolekcję gier, które zagram kiedyś. Dokładnie tak. I tak było w tym przypadku. Gra, która przyszła do mnie za free. Teraz chyba będzie parę gierek, które przyszły do mnie za free, albo kupiłem je, bo były tanie i nigdy w nie grałem. A mianowicie jest to Immortals Realms Vampire Wars. Co to jest? Co to jest? No właśnie, problem w tym, że nawet ja o tym nie wiem, co to jest. Become a Lord of the Night. Z tego co widzę, jest to tak naprawdę strategia z... tak macie kamerę, nazwijmy, z góry, gdzie możecie chyba swoje jednostki etc. przenosić w inne miejsca mapy. Pewnie będzie trailer, więc zobaczycie sobie, jak wygląda ta giereczka. Kolejna gra, którą dostałem w ten sam sposób, czyli... Ej, siemano Bongu, wiemy, że zbierasz gry na Nintendo Switcha, może chciałbyś... Empire of Sin, Day One Edition. Jest to z tego co kojarzę giereczka właśnie tak samo jak poprzednia, czyli taka strategia, w której to budujecie swoją potęgę w mieście. Empire of Sin, czyli tak naprawdę Empire, Imperium, Imperium Grzechu, okej, okay, czyli pewnie no sądząc po tym, co znajduje się na okładce, to budujecie jakąś swoją mafię etc. Z tego co słyszałem, to ta gra i kolejna gra, tą akurat też nie grałem, ale oglądałem u jednego takiego polskiego youtubera i streamera Nintendo Switch, możecie zgadnąć i napisać w komentarzu, kto to był. Więc mianowicie Kronos. Widziałem, że ta giereczka również ma dosyć spore problemy z wczytywaniem, glitchami i w ogóle jak ona wygląda. To samo jest właśnie z Empire of Sin. Kronos ogółem jest giereczką taką bardziej RPG, która no, wygląda tak brzydko, że nie grałbym w nią. Chyba, że coś poprawili od tego momentu, ale ogółem jestem... Coraz bardziej jestem świadom tego, że Nintendo Switch nie daje sobie rady, więc
to tyle o tych dwóch grach. Tak jak mówiłem, tak jest, mianowicie dalej jesteśmy w liście gier, które dostałem i nie wiem czym są i kiedyś w nie zagram. Mianowicie tutaj są Bakugany. Niestety Bakugany to jest dla mnie tak obcy temat, że nawet nie wiem co to było, jeżeli chodzi o inne media, nazwijmy to, czyli nie wiem co się działo w tym anime etc. Wydaje mi się, że to takie chyba Pokémony dla młodszego pokolenia. Możecie sprostować i jest w folii ta gra i chyba robi się jakieś pojedynki między ludźmi. Tak mi się wydaje. Zbuduj swoją rajską wyspę, a mianowicie jest to Tropico 6, które no też nie udało mi się jeszcze odpakować, ale Tropico 6 akurat grałem w Tropico 3, 4, więc wiem co tam jest. I piątkę też grałem. Z tego co pamiętam zbudowaliśmy kościół i coś się zepsuło, jak zbudowałem kościół. Bez żadnych nawiązań w komentarzach. Bo ban. Minecraft Dungeon! To chyba każdy kojarzy, no bo jest to pochodna oczywiście Minecrafta, która wygląda jak Diablo. I grać mi się grało spoko, ale oczywiście przegrałem ze miliard razy i to tyle. Chyba nie muszę jakoś więcej tłumaczyć tutaj, czym jest ta gra. Pewnie, wiecie, trailer etc. i załatwi sprawę. Normalnie nie mam już siły gadać, więc łapka w górę i subik za to, że jakoś wytrzymałem. Buziak dla was, jeśli teraz to uczyniliście. A jak nie zrobiliście tego, no to... To nie buziak dla was, no i tyle. To buziak dla waszego sąsiada z Passatem. Kolejna gra to kolejna strategia, mianowicie tym razem Civilization 6, która jest właśnie strategią turową i była dostępna chyba na Epiku za free, z tego co kojarzę. I szczerze powiedziawszy, to ani tu, ani tam nie spędziłem tak dużej ilości czasu, by w ogóle pojąć zasady tej gry. I teraz trochę wstyd mi mówić to przed wami. No bo okaże się, że zasady są jakieś super proste, ale stary tego nie ogarnął, czyli ja. No ale tak, Civilization 6 jest dostępne na Nintendo Switcha. Kupiłem to od widza, który dał mi super donate'a. Może akurat będzie jeszcze ten donate. Tak, jest piękny donate, jak widzicie albo nie widzicie. Jest tutaj napisane, że to donate dla ciebie jest 50 groszy. Dziękuję za ten piękny, obfity donate. Będzie on tutaj siedział w tym pudełku zawsze, dlatego Mimo, że może nie planuję nawet w to grać, to zostawię specjalnie dla tego donate'a. Przechodzimy do gier, które znam. A pierwszą z nich jest oczywiście Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, które jest najlepszą platformówką 3D chyba ostatniego dziesięciolecia. Wydaje mi się, że mogę to powiedzieć. Ostatnio tak dobrą było Mario Galaxy, ale wydaje mi się, że to wyszło w przełomie poprzedniego dziesięciolecia. Ale jeżeli nie, to możecie oczywiście dać znać, ale wydaje mi się, że tak było. Co mogę powiedzieć o tej produkcji? No super platformówka 3D, mega wam polecam. No nie nudzi się ta gra, jest masa znajdziek, fajny poziom trudności i super mechaniki. I to, co mi się najbardziej w Mario podoba, to oczywiście, że mimo tego, że to kolejne Mario, to jest naprawdę sporo nowych mechanik i możliwości zmiany się postaci. Jeżeli miałbym powiedzieć, w której grze spędziłem najwięcej czasu, to myślę, że duże prawdopodobieństwo byłoby, że jest to Mario Kart 8 Deluxe, ponieważ no lubię tą grę i jestem uważam, dobry. Dałbym sobie 7 na 10, jeżeli chodzi o tą produkcję. Zapraszałem was na live'ach na to granie wspólne, no ale nikt nie chciał grać. Ja nie wiem dlaczego, no ja wiem jednak dlaczego, bo jestem za dobry po prostu w tej produkcji. Czyli oczywiście kolejna giereczka z naszymi postaciami ulubionymi z uniwersum Nintendo. Tym razem jeździcie sobie go-kartami albo motocyklami. Ja zdecydowanie bardziej preferuję motocykle. Gra jest bardzo fajna, mega wciąga, a jeżeli gracie sobie z innymi ludźmi na kopie, no to jeszcze jest lepsza zabawa. Gra wspiera tryb dla 4 osób i możecie jeździć sobie połówką Joy-Cona, znaczy jednym Joy-Conem i jest naprawdę ubaw i jest fajnie. Spin Tires Mud Runner na Nintendo Switcha, czyli tak naprawdę wielkie pojedynki w bagnie za sprawą waszej wielkiej ciężarówki, która musi transportować różnego rodzaju materiały, na przykład kłody z drewnem. Gra jest naprawdę fajna i ma chyba najlepszą mechanikę błota, jaka kiedykolwiek wystąpiła w grach, nie tylko Nintendo, ale w ogóle w grach wideo. No to na pewno spełni wasze oczekiwania. Chyba tyle mogę powiedzieć, polecam. Czy ktoś wie, czym są gry LEGO? To mamy tutaj oczywiście grę LEGO World, która naprawdę ma fajne mechaniki, bo możecie kopiować różnego rodzaju przedmioty, które znajdziecie obok siebie. Oczywiście, no tak tutaj nazwa wskazuje, są różnego rodzaju światy, na przykład świat smakołyków, czy tam nazwijmy to bardziej świat cukrowy, to mi się mega podobało. Gra na Switchu działa dosyć słabo, może wyszły jakieś aktualizacje, ale wtedy gdy ja grałem, to ona nie była super płynna i to mi się nie podobało w tej produkcji.
Ogółem chyba mógłbym polecić tą grę, ale wydaje mi się, że młodszym ja się jakoś nie czułem super zobowiązany do grania w tą produkcję. Jest to trochę taki bardziej, powiedziałbym, Minecraft od Lego? Scribblenauts, czyli gra, w której możecie wywoływać różnego rodzaju elementy, czyli możecie wpisywać tak naprawdę w swoim notatniku jakiś element i on pojawi wam się w grze. To, co jest dużym utrudnieniem w tej produkcji, no to oczywiście gra jest po angielsku, więc musicie tutaj dobrze znać, nazwijmy to, słownik języka angielskiego, by te elementy, które sobie wymyślicie w waszej wyobraźni, pojawiły się na ekranie, no bo musicie wiedzieć, jak on się nazywa po angielsku oczywiście. Są tu różnego rodzaju minigierki, etc. Ogółem pewnie trailer wszystko rozwiąże, no jak zawsze, nie? All Boy, czyli przygody chłopaka Sowy, które również są rysowane i są w takiej stylistyce, nazwijmy to, 16-bitowej. Bardzo fajna platformówka, bardzo, nazwijmy to, właśnie ładna, bo ja mam, kurde, normalnie fazę na te rysowane gry, bardzo mi się one zawsze podobają. Jest to bardziej gierka indie, więc no tutaj nie ma jakiegoś wysokiego budżetu, ale mimo tego ona naprawdę działa fajnie, wygląda fajnie i historia jest również fajna, więc wam polecam, o ile nie wymilał, ona kosztuje po prostu na Nintendo Switch, bo wydaje mi się, że wersja oczywiście PC-towa będzie pewnie za 10 zł, a pewnie na Switchu za 80 albo 100, ale no to możecie dać znać. Moją ulubioną bijatyką od zawsze, no była gra taka. W tym miejscu chciałem pozdrowić Łosia, a mianowicie Mortal Kombat 11 i moja postać Scorpion, którą bardzo lubiłem sobie grać. No w 11 nie spędziłem jakoś dużo czasu na treningach, ale mimo wszystko lubię to uniwersum, lubię te postaci, lubię Scorpiona i lubię Sub-Zero, ale ostatnio jakoś Scorpion bardziej do mnie przemawia. Ni no Kuni i Wrath of the White Witch po angielsku się nazywa. Ja niestety mam Der Fluch der Weisen Königin. Oczywiście gra jest po angielsku, ale no pudełko zawiera to niemieckie brzydkie oznaczenie i pudełko jest po niemiecku, no to jest B. Gra tak naprawdę opowiada nam losy chłopca, który przechodzi do drugiej jakby krainy, ponieważ ma ocalić cały świat. Robi to za sprawą tego, że w realnym świecie jego mama choruje, przez co tak naprawdę jakby finalnie umiera i on chce ją uratować właśnie poprzez ten drugi świat. Kolejna gra, LEGO City Undercover, albo Undercover, jakoś tak, jedna z dwóch wersji. Mianowicie gra, w której to takie GTA w klockach LEGO. Bardzo fajne, ale kolejna produkcja, która no nie posiada polskiego dubbingu, jeżeli chodzi o wersję na Nintendo Switch. Bo z tego co pamiętam, chyba wersja PS4-kowa w późniejszym etapie dostała właśnie dubbing. Było Mortal Kombat, a teraz ekskluzyw na Nintendo Switch, jeżeli chodzi o bijatyki. Mianowicie oczywiście Super Smash Bros., którego wy kochacie, a ja mam tylko do niego uczucia fajne. Ponieważ no ostatnio sobie grałem nawet w niego i tak pomyślałem o tym, by wrócić do tej giereczki i odblokować wszystkie postaci, bo jest ich naprawdę sporo. Wydaje mi się, że ja mam tak z połowę tylko odblokowanych. O Boże, to gra Dragon Ball Xenoverse 2, czyli gra w świecie Dragon Balla, którego nigdy nie obejrzałem. A dodatkowo jest to Xenoverse, czyli jest to ta wersja, gdzie macie tą wielką arenę i musicie chodzić do zadań, jakby to był jakiś wielki RPG. Mega mi się to nie podoba i szczerze powiedziawszy, no nie przepadam za tą grą i nie grałem w nią więcej niż 2-3 godziny. Jeżeli chcecie poznać grę, która jest najbardziej zbugowana na Nintendo Switch, to na pewno wasze oczy pójdą na produkcję WWE 2K18. Ponieważ jest to bardzo słaba gra, słaby port, wiesza się, wygląda mega brzydko, a dodatkowo chyba trzeba ściągnąć 24 GB na waszą kartę pamięci. Nie wiem, ile ta produkcja teraz kosztuje, ale wtedy kosztowała, gdy ja ją zakupiłem, dosyć już niewiele, bo z tego co pamiętam chyba za 40 ziko mi się udało ją kupić. Kolejna gra jest to JRPG, w którym to macie Lost Sphere, czyli tak naprawdę chłopak budzi się i zauważa, że jego świat znika, przez co musi jakoś temu zapobiec. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam już fabuły, jak ona dokładnie idzie, dlatego nie powiem wam więcej, jeżeli chodzi o fabułę, ale warstwa artystyczna oczywiście mi się podoba, bo to JRPG, ja chyba w ogóle duszą jestem Japończykiem. Czy ja jestem tym weebem? Albo nie wiem, ale tak, podoba mi się to. Payday 2, czyli Zrób Napad na Nintendo Switchu. Jest odcinek na kanale z tej produkcji i port był taki sobie, z tego co pamiętam. Dodatkowo no, na Nintendo Switchu gra z tego co pamiętam nie była najnowsza, czyli jakby wersja nie była najbardziej zaktualizowana i był to port wersji, dajmy na przykład, półtorej rocznej i nie było wszystkich aktualizacji etc., więc to było słabe. Dodatkowo na Switchu no, znaleźć kogokolwiek do gry i napadania na bank jest bardzo słabo, więc raczej kupcie sobie na PC-ta, aniżeli na Switcha.
TT Isle of Man. Jak mówiłem wam wcześniej, no ja lubię takie gry wyścigowe o motocyklach, więc to jest gierka, w której to przemierzacie wyspę, bo z tego co kojarzę, to właśnie to TT Isle of Man to są takie dosyć legendarne wyścigi, gdzie jedziecie, nie wiem, 100 km, może tak, i musicie się po prostu ścigać, i to są te jedne z najbardziej niebezpiecznych, jeżeli chodzi o kategorię ścigaczy. Jeden z większych zawodów, jeżeli chodzi o mnie na Nintendo Switcha, no to było niestety My Time at Portia. Napaliłem się, że to będzie taka bardzo fajna giereczka, w której będę farmił coś jak właśnie... coś jak Animal Crossing, tylko tak z większym światem etc. i z fajniejszą kamerą etc. No niestety, nie udało się i ta gra no dosyć szybko trafiła u mnie do piachu i do gier zapomnianych i do gier, którym... no, chyba nie dam drugiej szansy. No, kolejny zawód i z tego co widzę, następny również będzie zawód i następny to też będzie trochę zawód. Mianowicie, pierwszy zawód to jest Monster Hunter. Monster Hunter Generations i tutaj decyzje, opinie są podzielone, ponieważ ja na przykład Monster Huntera tego starej generacji, no, było ok, ale zdecydowanie bardziej polubiłem, gdy wyszedł Monster Hunter Worlds na PS4, na PC-ta. Zdecydowanie te mechaniki nowsze mi się bardziej podobały. No a tutaj było tak, że wyszedł Worlds i ja spodziewałem się, że na Switchu będzie takie przynajmniej uśrednienie, niestety nie. Na Switchu wersja Generations Ultimate jest właśnie grą bardziej nawiązującą do starych odsłon, więc dla mnie to był zawód, a gra pewnie dla wyjadaczy jest mega fajna. My dacie firmę Milestone, no to dokładnie, mam MXGP3 i zapytacie pewnie, to czym się różni MXGP od Monster Supercross? No chyba właśnie niczym, a poza datą wydania. Ale ogółem właśnie Milestone i kolejna wyścigówka, która tym razem nie różni się niczym. I z tego co pamiętam jest odcinek na kanale pokazujący tą grę i pokazujący jak ona jest brzydka. Bo MXGP 3 jest po prostu brzydkie. Tutaj tak średnio, jeżeli chodzi o to, czy ta gierka jest fajna, czy nie, bardziej przeze mnie uważana za demo technologiczne Joy-Conów, a mianowicie One to Switch, czyli gierka taka imprezowa, która zawiera chyba 28 gier, z tego co pamiętam. Tak, 28 różnych giereczek, w których to musicie swoimi Joy-Conami wykonywać różnego rodzaju akcje. Gra jest imprezowa i wymaga co najmniej dwóch graczy, czyli jeżeli jesteście taką osobą jak ja, że nie ma znajomych, no to nie możecie w to grać, bo nie zadziała po prostu, bo musicie mieć dwie osoby. Mówiliśmy o Astral Chain i wspomniałem o Bayonecie. Co prawda tutaj mam Bayonetę 2. Z tego co pamiętam, można było chyba kupić w Japonii wersję, gdzie dostalibyście również w pudełku Bayonetę 1. Ale szczerze, ja mam Bayonetę 2 i 1 na Wii U, w takim fajnym, oddzielnym jakby opakowaniu. Więc stwierdziłem, że tu mi wystarczy Bayonetta 2. W grze wcielacie się w wiedźmę o imieniu właśnie Bayonetta. Jest to slasher, w którym po prostu napierdzielacie mega kombosy. A tutaj mamy kolekcjonerskie wydanie gry Flashback Anniversary, gdzie znajdują się tak naprawdę wszelakie klasyki, jeżeli chodzi o gry Action Adventure i tutaj niby celebrują 25-lecie tych chyba gier, albo przynajmniej zestawu tego gier. To co jest bardzo fajne w tym opakowaniu, to macie dodatkowo Super Steelbook. O właśnie tak. Nie możecie dać znać co o tym myślicie, ale Steelbook jest naprawdę spoko. Gdy ludzie mi mówią, że Nintendo jest dla dzieci, wtedy im odpowiadam, to jak to się znalazło na Nintendo Switchu? Uważam, że to jest właśnie, również to jest prekursor, jeżeli chodzi właśnie o wydawanie gierek AAA na Nintendo Switchu. Pamiętajcie, że wyszedł teraz Doom Eternal i jeden i drugi port jest naprawdę super, mimo tego, że nie grałem akurat w Eternala, o tyle oglądałem materiały, więc Doom, no czyli tak naprawdę niech piekło cię pochłonie, czyli gra, w której wchodzicie do piekła po prostu i rozwalacie wszelakie demony. A narzekałem już dzisiaj na Dragon Ball, no to tutaj mamy akurat właśnie wersję, którą dużo bardziej polecam, a mianowicie Dragon Ball FighterZ, czyli właśnie bijatykę, która jest nastawiona totalnie na 2D i na takie jakby bardziej rysowaną oprawę audiowizualną, co mi się oczywiście, tak jak już wiecie, po tym odcinku mega podoba. Jeszcze w tą giereczkę nie grałem, ale postanowiłem, że sobie ją nabędę, mianowicie Wolfenstein 2, z tego co widziałem bardzo fajnie działa i z tego co widziałem jest to kolejna gra, ej, masz Nintendo, to gry dla dzieci są. Jest to oczywiście FPS-ik, w którym rozwalacie wszelakich ludzi brzydkich, takich z zachodniej granicy. Totalnie nie wiem co to jest, pewnie kupiłem to z 2 lata temu, bo było na promocji, mianowicie nazywa się to nawet nie wiem jak, SNK Heroes Tag Team Frenzy. Można grać w 4 osoby, więc chyba sobie kiedyś to tak naprawdę przetestuję, ale wydaje mi się, że to jest chyba bijatyka jakaś, więc tak, mam taką grę na Nintendo Switcha. Powiedziałbym, że jest to gra, która była największym skokiem na kasę, ale przecież ostatnio jest to Cyberpunk. Gra na Nintendo, która była największym skokiem na kasę w ostatnie
ostatnim roku, tak mi się wydaje. No to jest gra oczywiście Super Mario 3D All-Stars, czyli gra, która zawiera Super Mario 64, Super Mario Sunshine oraz Super Mario Galaxy. I co ja mogę powiedzieć o tej grze? No to ona oczywiście fajnie działa, bardzo, bardzo spoko działa i nie mam jej nic do zarzucenia, poza tym, że ona totalnie nie jest usprawniona. Są to porty 1:1 ze starych konsol i tu akurat dosyć dla mnie duży ból, ponieważ no jeżeli ktoś zhakuje sobie Nintendo Switcha, to potrafi mieć lepszą oprawę audiowizualną, potrafi mieć lepsze wszystko tak naprawdę, niżeli to, co jest zawarte na tym kartridżu. Tu takie fajne zestawienie giereczek, mianowicie Child of Light oraz Valiant Hearts, po którym podobno można płakać. Tak słyszałem. Jest kartridż, na którym zawierają się obie gry. To jest fajnie, że nie musicie pobierać żadnej cyfrówki i są to giereczki bardziej nastawione na fabułę i przygodę, ale kiedyś doświadczę tego, bo jeszcze nie doświadczyłem. A kolejna gra to Professor Layton. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to gierka, w której to rozwiązujecie wszelakie puzzle etc. Gra jest jeszcze w folii, ale myślę, że to ogramy sobie na dniach. Znaczy, ja bym chciał grać na dniach. Może właśnie teraz święta, gdy jest odpoczynek etc., to uda mi się właśnie odpakować parę gier i pograć w nie w końcu. Gra jest dosyć tania do wyrwania, więc jeżeli nie macie co robić święta i szukacie jakiejś fajnej giereczki, która będzie taką odskocznią od gier, które dostajecie na co dzień, to polecam Profesora Laytona. OMG, gra, która pojawiła się na kanale nie tak dawno, a mianowicie SpongeBob, kanciasto porty. Gra bardzo fajna, w porównaniu do niestety wersji oczywiście na dużych konsolach dosyć wygląda dosyć tak brzydko, jakby była, nie wiem, rozpuszczona w wodzie, tak bym to nazwał, czyli te wszystkie krawędzie są takie falujące etc. To jest dziwnie akurat, że tak to wygląda, ale jeżeli chodzi o samą giereczkę, to bardzo podobny model jakby do Mario, bym powiedział. Naprawdę fajnie się bawiłem. Jeżeli jesteście fanami SpongeBoba, to na pewno się nie zawiedziecie. Kolejna gra to kolejne Mario, a tym razem jest to papierowe Mario oraz The Origami King. W grze oczywiście wcielacie się w Mariana, który jest, jak widzicie, w papierowej wersji. Gra bardzo mi się podobała. Musicie tam tak naprawdę uratować księżniczkę, jeżeli chodzi o Peach, ponieważ ona, z tego co pamiętam, poddała się złej woli i chce zmieniać wszystko w origami. Niestety jest tam zła postać, której imienia już nie pamiętam, ale ta postać chce zmienić wszystkie postaci w właśnie origami. Nie w takie papierowe fajne, tylko w takie origamowe wersje, takie składane papierowe. I jeżeli się nie mylę, to mamy właśnie ostatnią grę, a tą ostatnią grą jest gra Rollercoaster Tycoon 3, albo bez trójki. Tak, Rollercoaster Tycoon. Rollercoaster Tycoon Adventurers. Jak widzicie, no czas nagrywania tego materiału wpływa na to, co mówię. No czyli tak naprawdę strategia ekonomiczna na Nintendo Switcha, gdzie budujecie swój park rozrywki. Mega mi się podobało za dzieciaka, ostatnio graliśmy w tą wersję i niestety ta wersja jakoś mi nie podpadła. Nie przypadła mi do gustu, wolę zdecydowanie dwójkę, najlepiej dwójkę. No te wersje 3D już nie są tym samym, no nie są tym nostalgicznym powrotem do przeszłości, w którym mi się mega mi się podobało i chciało grać. No i tym oto sposobem, nie wiem jak się to stało, ale powiedziałem wam o wszystkich moich grach na Nintendo Switch. Możecie napisać w komentarzu, ile ich było, ponieważ ja nawet nie liczyłem, ile ich jest. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Tutaj nie pokazywałem również wersji cyfrowych swoich gier, bo mam ich również naprawdę sporo, ale to może kiedyś przejrzymy sobie bibliotekę cyfrową na Nintendo Switch. Why not? To może byłoby nawet równie ciekawe. Mówił do was oczywiście Bonguś, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Łapka w górę, subskryber, no i wesołych świąt wam życzę, no i do usłyszenia. Cześć!